Okej, i czołem kluski z Rosłem, moi drodzy. Witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Mind Scanners. Musimy teraz podjąć decyzję w sprawie Jimmy'ego Ustoxa. No bo tak, struktura kazała nam go zresetować. Ja go nie chcę resetować, faktem już uznałem go za niepoczytalnego. Ale ja go resetować nie będę. Jesteśmy przeciwko strukturze, chcę cały czas sobie... zostawić ten achievement, że nikogo nie zresetuje całkowicie. I myślę, że tak zostaniemy, no do końca. Będę powtarzał tą grę, powtarzał i powtarzał, dopóki mi się nie uda. Tak więc, dobra, potrzebujemy tego, mojego nieulubionego. Potrzebujemy tego symbolu i jeszcze żydowski świecznik. Ten żydowski świecznik tak mi wszedł do głowy, że cały czas tak na niego mówię. Zatrzymujemy sobie spowolnienie czasu, zatrzymujemy sobie charakterograf i labirynt umysłu, którego nienawidzę, ale no, który jest potrzebny. I zaczynamy! Dobra. I tak, potrzebujemy najpierw to usunąć. C, kwadrat, kwadrat. Usuńmy to w cholerę. Kolejne będzie to, czyli mgiełka. 2, 4, 6, 7. Dobra. Kolejne będzie to... czy ja... nie, dobry wziąłem. Żabki. Jedną żabkę widzę. Żydowski świecznik leci. No i dupa, i się zestresuje chłopaczek biedny. Nie zdążę. No, wiedziałem, że nie zdążę. Wiedziałem, że nie zdążę. No to teraz co robimy? Domki. Widzę jeden domek. Chyba jeden. Chyba jeden. Dobra. Lecimy z hipnozą. Trzeba rytmicznie po prostu robić. Trzeba rytmicznie po prostu robić. Lecimy z żydowskim świecznikiem. Dobra, 18 zostało. Musimy kolegę niestety znów zahipnotyzować. Nie tu, kurde, faja. W tą. No, weź delikatnie. No kurde, jak ja ciebie nienawidzę. Dobra. To potrzebujemy. Raz, dwa widzę. Lecimy teraz znów z tym. No nie, możemy z tym poradzić. I to. Poleci żydowski świecznik. W sumie nie. No lecimy z tym. Raz, dwa widzę. O, tego nie zdążę. Kwadrat, C, kwadrat. I tak, C, kwadrat. Dobra. Okej, znów się udało, na szczęście. Tak, zaraz nam padniesz. Ty zaraz nam padniesz, przyjacielu. C, kwadrat, C. Żydowski świecznik. Kurde, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Wiem, spartoliłem. To bywa.
No bywa. To jest, nie to! Cholera, panikuję już, panikuję. Jeszcze tutaj zaraz go stres złapie. Dobra. Tak już dzisiaj chyba nic nie zrobię. Skończmy na dzisiaj, bo zaraz się biedny zestresuje. On się zaraz wystresuje. Wiem, że to 9 sekund, które idzie na marne, ale właśnie wiem przynajmniej od zera. Koniec 39, utrzymanie minus 7 standard. Dobra, mam 40 dzień. Vivan Leon napisała wspaniały artykuł o skanerach myśli. Świetna robota. Oto zasłużony bonus plus 3 kapoki. Wow. Jesteśmy w trakcie ostatnich przygotowań do misji ratunkowej. Zatkujemy w Dzień Murów. Za 2 dni. 42 dzień. Twoja córka nie stanie się bronią w rękach struktury. Uwolnimy ją, obiecuję. A kiedy to zrobimy, jej puls obali bramy tego miasta. Się zdenerwował. Biedny zdenerwował. No lecimy do ciebie dalej. Już nie skończymy. Ty, koleżanko, zostaniesz chyba taka niedokończona. Sędzia wrócił. Może jestem wykonawcą prawa, ale ja nigdy nikogo nie osądzam. Nigdy. A ciebie też, przyjacielu, nie osądzam. Ja ciebie też, przyjacielu, nie osądzam. Wiecie co? Tak sobie myślę. 6 zostało. Ja bym kupił jedną tabletkę, właśnie tą stresoty. Zostawił to. I to nawet sobie niech tam wybucha. To mi nie będzie szkodzić. Robaczki. Raz, dwa. Przewidziałem chyba. Możliwe, że nie będę potrzebował tego. Dobra, lecisz. No nic mi się nie stało. No jeszcze muszę mu podnieść niestety umysł. No, co tam było? To było to. Domki. Widzę jeden. Terapia ukończona plus 15 kapoków, ale go nie zrestawaliśmy na szczęście. Co? O. Terapia jest zakończona? Oczywiście, tak. Czuję się o wiele lepiej, dziękuję. Żadnych seksualnych myśli tutaj. Nie. To ja już pójdę? Tak? Dziękuję. No i nie zarestowaliśmy go. No jednej sekundy nam zabrakło! Fuck! To do ciebie też nie. No dobra, ej, to my chyba już dzisiaj skończymy mindscanersy. Dobra, lecimy. Koniec dnia 40. Utrzymanie minus 7. Wiadomości dnia. Urzędnik imieniem Jim Woodstock został wygnany i zesłany do strefy zewnętrznej po tym, jak został zdemaskowany jako szpieg jutrzenki. Planował właśnie atak na Klejnot, ale został zatrzymany na czas. What? Wiadomości dnia. Drodzy obywatele struktury. Jutro jest Dzień Murów. Wszyscy mają wolne i wszystko będzie zamknięte, więc pamiętajcie, by zrobić wasze zakupy dzisiaj. Żadne informacje z struktury? Nic? Wow, kim ty jesteś? ZX81 pojawił się znikąd kilka dni temu. Twierdzi, że jest robotem, ale nawet najbardziej niewytrenowane oko przejrzy jego grę. Jakiś typ w kartonie. Do wszystkich mam daleko. Idziemy do ZX-a. Twój obywatelu, podaj cel wizyty. Czy pracujesz dla Sinclair Research? Nie? A zatem, kim jesteś?
Skaner myśli. Rozumiem. Nie mam umysłu, który można by zeskanować, ale możesz dostać się do mojej jednostki centralnej, jeśli chcesz zobaczyć od środka działanie najnowocześniejszej maszyny. Nie krępuj się. Lecimy ze skanem. Czyjaś twarz, odbita w szybie. Myję okno. Może tak bym wyglądał, gdybym był człowiekiem. Widzi siebie. Ośrodek treningowy. Nauczyli mnie, jak wykonywać ludzkie czynności, głównie sprzątanie, mycie okien, takie tam. Cóż za marnotrawstwo mojego potężnego procesora. Kiepska praca. Cóż za twarz, symetryczne rysy bioniczne. Piękność. Czy to prawda, czy to jakaś fantazja? Wydaje mi się, że to roboci towarzysz, za którym tęsknię, a którego nigdy nie znajdę. Tęskni za związkiem. Leżące u podstaw problemu niezadowolenie z pracy wydaje się powodować, że ta jednostka ucieka od rzeczywistości i przybiera osobowość ZX81. Robota uciekiniera, niepoczytalny. Roboosobowość, ilość 33, typy, takie i takie, osobowości marzyciel. Czekuję na terapię. Mam błąd w systemie? Może to wirus albo Trojan? Mogę uruchomić program diagnostyczny. Cokolwiek nie planujesz, nie oddawaj mnie do Sinclair. Okej. Dobra, panie robot, my ciebie tutaj na diagnostykę bierzemy. Zmienimy ci pastę, jak będzie trzeba. To tak, potrzebujemy tego, potrzebujemy kwadracik. Gdzie to jest? Tu jest ten kwadracik i... I potrzebujemy jeszcze tego. Tak? Tak. Dodatkowo weźmiemy sobie przy okazji labiryncik. No i co, lecimy z tym koksem. Dobra. Piękny reset. Ustaw częstotliwość na 20 tysięcy. Włącz usta. Przełącz włącznik 7 razy. Zmień tym światło na kreskę. Teraz to. Tu mamy... Coś dziwnego, ale to będzie to. Co to jest? Wsunięcie powrotowe... Co? A, nie mogliśmy tego zrobić w ten sposób, dobra. Zmień tym światło na X. Mamy. Wyłącz urządzenie. Mamy. Włącz urządzenie. Mamy. Zmień tym światło na kółko. Mamy. Tak, tego nie zrobimy na razie, ale możemy sobie zrobić to w ten sposób. Tutaj mamy... O? Nie to! Jezu, nie zauważyłem. Sorki, memorki. Nie zauważyłem. To będzie to. Możemy zatrzymać czas. Tyk. Zatrzymanie czasu leci labiryncik. Leci samolocik. O! Jezu, jak to zapierdacza! Ops. Nie chciałem tu... drugą stronę, dobrze. Poleciało. I teraz ikty. Takie dawno tego nie używałem. Naprawdę, dawno tego nie używałem. Mega dawno. Dobrze, to teraz tak, potrzebujemy tą krowę zrobić. Tutaj będzie to 4, 5, 2, 4, to nie to. To będzie to. Dobra. Dobra, dajmy sobie to. Zmień tym światło na X. Ustaw rytm na 1. Wyłącz urządzenie. Włącz urządzenie. Okej. Okay. Teraz E możemy zrobić. No nie możemy zrobić. Panika.
Jeszcze mi się udało zatrzymać. Dużo nie zrobię z tym, ale no przynajmniej coś. Nie to. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Trójka. To jest jedynka. Ja potrzebuję trójki. No dużo nie zrobię, no trudno. Tu już widzicie, że... To jest do góry, do góry, do góry. To jest to. No trudno. 15 zostało. Zestresowałem się. Czas minął, twój roboczy, dzień roboczy dobiegł końca, obywatel wymaga dalszej terapii. No właśnie. A zatem, jutro dzień murów. Masz coś zaplanowane? Żartuję. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz, skaner. Tak mi się wydaje. Koniec dnia 41, utrzymanie minus 7. Patrzysz w górę. Kryształy z Ignoki lecą z nieba. Chowasz się. To piękny widok. Wiadomości dnia. Miliony zgromadziły się na ulicach, by celebrować Dzień Murów, ale atmosfera jest wyjątkowo nerwowa. Pytamy jednego z wielbicieli murów. Nigdy nie widziałem tylu ludzi na Dniu Murów. Wow. Staramy się dobrze bawić, ale... No. Nie wiem, co ci zewnętrzniacy knują. Kto to wie? No, Dzień Murów. Następny. Raporty mówią o 20 tysiącach zewnętrzniaków, co oznacza, że zagrożenie z zewnątrz osiągnęło niespotykany poziom. Konstruktor twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą. Mimo wszystko, ten Dzień Murów przejdzie do historii. Wam wszystkim tam zgromadzonym, szczęśliwego Dnia Murów. Już czas. Prawie czuję świeże powietrze. Gotowi? Zaczynamy. Zbóżmy te mury. Do zobaczenia w Instytucie Zygnoki. Okej. Cóż za pomysł na celebrowanie Dnia Murów. Powodzenia na misji, skaner. Dobra, widzę, że tak. Wszystko nam już powyłączali. Możemy tylko i wyłącznie iść do klejnota. Do klejnotu, nie klejnota. Sam jesteś klejnota, Shiro. Dzielnica Klejnot Struktury. Miasto w środku miasta. Siedziba konstruktora Instytutu Zygnoki. Rdzeń Centrum. Rdzeń Centrum, serce struktury. Tylko, czy my nie powinniśmy mieć trzeciego poziomu? Idziemy. To dziś. Dziś wieczorem ujrzymy upadające bramy. Nareszcie nadszedł dzień upadku struktury. Agenci Jutrzenki są gotowi, by odciąć ten pokój. Gdy wysadzą generatory, mamy 10 minut, żeby wydostać stamtąd twoją córkę, zanim drzwi się otworzą i wpadnie trój urzędników. Okej. Okej. Lada chwila. Teraz, ruszamy. Powodzenia. Dziękuję. Puszczę was. Wejdź do środka. Docieracie do pokoju reaktora. Dwóch rzeźbiarzy myśli w panice biegiem w kierunku zamkniętych drzwi. Ona ma ich pod kontrolą. Po drugiej stronie grupa urzędników usiłuje się przebić. Pospiesz się. Twoja córka leży w swoim kontenerze z zamkniętymi oczami. Dobra, pora na szczerość. Nie jestem w stanie zagwarantować bezpieczeństwa tej córki. Jej moce mogą ją zabić, jeśli nie będą trzymane w równowadze. To, że nie powiedzieliście wcześniej. Ale jeśli nie uda nam się otworzyć bram, wszyscy zginiemy. Okej, najpierw zabierzmy ją z tej komory testów. Kładziesz dłonie na szybie. Twoja córka otwiera oczy i patrzy wprost na ciebie. Światła u sufitu zaczynają migotać. Spróbuj podnieść jej poziom energii. Hej, to ja. Pokój zaczyna się trząść. Twoja córka krzyczy, jakby z bólu. Druty, które ją otaczają, zaczynają trzaskać i pękać. Pokój eksploduje. Piła podmuchu odrzuca w tył ciebie i Monę. Stajesz na nogi i wyciągasz córkę z kontenera. Wszystko z nią w porządku? Tak. Jak na razie wszystko zgodnie z planem, skaner. A teraz...
Zabierzmy ją na zewnątrz. Nie martw się o resztę ofiar testu. Uwolnimy ich, gdy to się skończy. Pokonujecie kolejne korytarze. Dźwięk syren. Światła migoczą. W końcu udaje ci się wyprowadzić ją na zewnątrz. W oddali widzisz górującą nad miastem bramę północną. O góry. Co była taka dziwna. Gdzie jestem? Tu jest smak metalu. Jestem tu z tobą. Teraz albo nigdy, skaner. Każ jej skupić całą jej energię na bramach. Wiem, że to ryzykowne, ale to nasza najlepsza szansa. Popatrz na córkę. Twoja córka patrzy się na ciebie i uśmiecha się. Brakowało mi ciebie. Dalej patrzy się na ciebie z uśmiechem. Co? Zebry? Patrz na ich paski. Co? Nie, skup się na bramach. Patrz dalej. Tyle pasków. Piękne. Słuchaj. Ładnie. To brzmi ładnie. Dziwny, miękki, brzęczący dźwięk wypełnia powietrze. Powoli zagłusza hałasy miasta, odpychając je bańką miękkiego brzęczenia. Pozwól, niech usłyszy twój głos. Głos twojej córki wpływa do fali dźwięku. Jest tak piękny. Płynąć. Mind scanner, complete game on normal mode. Good Zebra, get ending 03. Dołączają się tysiące głosów tak na zewnątrz, jak i tak wewnątrz i na zewnątrz murów. Bramy zostały otwarte, która brzęczy i migocze. Najpierw z ogromną prędkością, potem coraz wolniej, aż się zatrzymuje. Struktura się zatrzymała. Nie działa żadna maszyna. A jednak nic się nie zepsuło. Wszystko się zatrzymało. Zewnętrzniacy weszli powoli przez otwarte bramy. Ludzie dołączyli do jutrzenki i zewnętrzniaków w pokojowym proteście przeciwko reżimowi. Jako, że większość urzędników była robotami, a wszelka broń na Zygnokę stała się bezużyteczna, konstruktor poddał się, nie stawiając oporu. Projekt Faraday został porzucony, a jego ofiary uwolnione. Latami trwało odbudowanie społeczeństwa, ale szybko okazało się ono silniejsze niż jego poprzednik. Lęki zmalały w ciągu tych lat, a tych, którzy zmagali się z tremami przeszłości, otoczono najlepszą opieką. W tej grupie był konstruktor, który został poddany skutecznej terapii, a następnie zatrudniony jako planista miasta z wielkim sukcesem. O wiele więcej środków przeznaczono na program skanerów myśli. Piętnowanie ludzi odeszło w zapomnienie, a nowy szpital myśli otoczył wszystkich potrzebujących pomocy dobrą opieką. Dzięki temu, że bramy na zawsze przestały istnieć, strefa zewnętrzna rozciągnęła się aż do serca struktury. Nowa więź z zewnętrzniakami wydawała się przynosić korzyści obu stronom. Ty i twoja córka prowadzicie spokojne życie. Wraz z innymi nosicielami pulsu pomogło ona zbudować się zrównoważone społeczeństwo. Dobra robota, skanerze myśli. Koniec. Kochani, 23 minuty odcinka, 24. Oj, co ja teraz zrobię? No, mamy najlepszy ending z tego, co widzę. Z tego, co widzę, mamy najlepszy ending. Get ending 03, Good Zebra. Tych endingów tutaj jest 9, tak? Chyba tak. Nie zdążyliśmy zrobić 3 urządzeń z tego, co widzę, bo brakuje to do achievementa. No ale udało nam się zrobić na normal modzie. Jest jeszcze za easy mode achievement. Exiled from the structure. Czyli możemy zostać również wydaleni ze struktury. Powiedzcie mi, czy to jest najlepszy ending, bo nie jestem pewien. A wizer to jest tego sporo. No 9 endingów to nie jest mało. Dedykowany naszym rodzicom. Kochani, no i skończyliśmy. Skończyliśmy The Mind Scanners. W sumie cieszę się, że już skończyliśmy, bo to była bardzo taka... To była gra, która dosyć mocno pochłaniała mój czas. Przez te wszystkie cięcia i tak dalej, przez ponowne robienie tych ludzi.
No i będę oszukiwał, że sporo czasu to zajmowało. Ale naprawdę polecam grę, bo przyjemnie mi się w nią grało, no tylko mówię, no jakby nie patrzeć, czas, który musiałem poświęcić na poprawkach swoich błędów, no nie był już taki przyjemny. Wiadomo, jak się robi jedną osobę 5 czy 6 razy, to nic nie jest przyjemne. Ale naprawdę bardzo fajnie się w to grało. Mamy kolejną serię już za nami. Teraz wczoraj wszedł Super Liminal. Nie wiedziałem, że w ogóle zostanie już tylko jeden odcinek tego Mind Scannersa. Tak naprawdę, jeżeli bym wiedział, że zostało 20 minut gry, to pewnie połączyłbym to z poprzednim odcinkiem. No ale wyszło jak wyszło, będziecie mieć dosyć krótki odcinek z Mind Scanners. Może jeszcze wrzucę resztę endingów, ale nie wiem, czy nie będą w języku angielskim, bo raczej mi się nie uda zrobić tych wszystkich endingów. No zobaczymy. Nie obiecuję, być może tak będzie. Więc tak, za Mind Scanners wchodzi teraz Super Liminal. Zostawiamy normalnie Hydroneer i Void Traina na serię dodatkową. Po Super Liminal oczywiście przejdziemy na jakieś jeszcze inne gry, może jeszcze Papers, Please, bo również z chęcią bym sobie w Papers, Please, przepraszam, zagrał. Mamy tutaj wszystkie nasze rzeczy. Nie wiem, co mają zaznaczenie te X-y tutaj. Preferowane urządzenie charakterograf. No właśnie, jak tylko dostaliśmy dostęp do tego charakterografu, to od razu poszło zarąbiście. Pacjenci pozbawieni osobowości 0, zdecydowanie pacjenci 0, niepoczytalni pacjenci 22, poczytalni 8, wyleczeni pacjenci 21. No ładnie, ładnie to rozegraliśmy, punkty nauki 807, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie. 42 dni, powiedzcie mi jeszcze, co oznaczają te X-y tutaj, bo naprawdę nie wiem. Zakończenie, dobra, zebra, wszystko pięknie, ładnie. Wszystko pięknie, ładnie, czy coś tam się odblokowało? W sumie nie. Ale może jeszcze byśmy mogli się cofnąć do 41 dnia. 42 to już było takie stricte, wiecie, to wszystko. Tylko tak, to nam się skasuje. Miałem znowu jeszcze achievementa. Zdobyłbym jeszcze achievementa, jeżeli chodzi o... Dobra, no to sobie tam już pogadaj. Zdobyłbym sobie achievementa, jeżeli chodzi o wykupienie wszystkich narzędzi. Nie wiem, czy się tak uda. No właśnie, to się nie uda. Musimy się cofnąć, tylko tutaj widzę, że mamy dosyć mało kasy. To jest mało kasy, to może do 39 nawet dnia można się cofnąć. Też może do 40. Bo nie zdążymy z tego wszystkiego zrobić niestety. Trzy kapoki wpadły. Dwa dni to już wiemy. Ja się stresuję jak zwykle. Nie, bo tam szóstka już tylko została, to spoko. Buduj. Dobra. Tu jeszcze setka i tutaj kolejna. Tak, chcę zakończyć dzień. Idziemy spać. Wiadomości nie, drodzy obywatele, tak, to już widzieliśmy. Ten się stresuje, kurde, oporowo. Stresuje się oporowo. I kupujemy ostatni. Mamy Develop All Devices, Inventor. Świetnie. Wiecie, co jeszcze bym zrobił? Bo to już nie zdążymy, cholercia. Może by udało się wyrzucić nas z tego wszystkiego. Mamy 26 kapoków. Dobra, cofnijmy się, no i tak już się bawimy, prawda? I tak się już bawimy. Tutaj to byli ci zewnętrzniacy. Tutaj szybko makro włączę. Szybkie makro. I tak, znów chcemy zainwestować we wszystko. To już 20 kapoków. Chcemy zakończyć dzień. I chcemy doprowadzić, żeby nas wywalili ze struktury. Chcę to zrobić. Tu
konstruktor tutaj do nas cały czas dzwonił. Niestety to trochę potrwa. Ale i tak czekacie w sumie ze mną na koniec odcinka. Więc to nic się i tak już nie zmieni. Grę już ukończyliśmy. No i właśnie, teraz jeżeli pójdziemy spać, no to już w teorii. Zobaczmy sobie przy okazji kolory tych naszych. Jeden punkt niepoczytalności dowolnego rodzaju. Beztroska bratnia dusza. 0. Chcę zakończyć dzień tak. Koniec dnia 30. Tego utrzymanie minus 7, no ale nie mamy kasy. Uwaga, obywatelu! Nie masz wystarczającej ilości kapoków, by zapłacić utrzymanie. Zgodnie z pierwszą zasadą struktury, mniejszym wyrzucamy cię z miasta i zsyłamy do strefy zewnętrznej. Oko loko. Za normalność i umysł, struktura. Koniec gry. Exiled. Get excited from the structure. No właśnie. To tak wygląda wyrzucenie, kochani, ze struktury. Było 26 kapoków. Bo w tym dniu zaczęliśmy się bawić. Tak, tu się zaczęliśmy bawić, więc ja sobie tutaj save'a zostawiam. No i moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych seriach. Które na pewno nadejdą niedługo. Która jest podzielona na 7 dzielnic, każda z nich spełnia inną funkcję, a razem tworzą idealną symbiozę. Właśnie, bo tutaj my tego nie czytaliśmy jeszcze. Która to jest? Terminologia. Produkcja, utrzymanie. Handlarz. Kupiec sprzedający towary w jednym z wielu sklepów struktury. Kapok 1000 spoków. Pok albo pokcent. Drobne monety używane do zakupu jedzenia, napojów, etc. Skaner myśli, urzędnik. O wojnę o Zygnokę. Po upadku zygnokiańskiej asteroidy i odkryciu Zygnoki wybuchła wojna, zwana wojną o Zygnokę. Jej nazwa pochodzi od nazwy z źródła energii, które stało się punktem zwrotnym wojny. Wszystkie strony konfliktu starały się zdobyć Zygnokę, by stworzyć zaawansowaną broń. Wojna trwała niemal 10 lat i pochłonęła miliony istnień. Dopiero powstanie struktury i wyeliminowanie technologii poza jej bramami zakończyło konflikt. Zygnokiańska asteroida. Asteroida, która uderzyła 90 lat temu, zabijając miliony ludzi. Nowe źródło energii, Zygnoka, które zostało odkryte w jej wnętrzu, doprowadziło do wojny o Zygnokę i powstania struktury. Zygnoka. Energia, która podarowała nam zygnokiańska asteroida, jest wspaniałym źródłem zasilania, które napędza większość maszyn struktury i które doprowadziło do olbrzymiego skoku technologicznego. Instytut Zygnoki. Jeden z najstarszych i najważniejszych budynków struktury. Większość odkryć w dziedzinie współczesnej nauki dokonało się tutaj, wliczając to ekonomiczne metody budownictwa wykorzystane przy budowie struktury, jak i program skanerów myśli. Zygzapper, pistolet laserowy na Zygnokę używany przez urzędników. Square Body, popularna przenośna konsola produkowana przez Power Tron Entertainment. Strefa zewnętrzna, zniszczone ziemie poza bramami struktury. Zamieszkały przez zmutowane bestie i różne plemiona zewnętrzniaków. Zaawansowana technologia jest surowo zakazana w strefie zewnętrznej. Zewnętrzniacy, ludzie zamieszkujący strefę zewnętrzną, nazywani czasami barbarzyńcami, nomadami lub szlamem. Puls, energia, która posiada dysruptor, uwolniona jest w stanie zniszczyć technologię zasilaną Zygnoką. Dysruptor, nosiciel pulsu, który może wywołać niszczycielski wybuch. Zagłuszacz to określenie stangowe na dysruptora. Program Faraday. Nasza broń przeciwko pulsowi i destruktorom. Dobra, to by było chyba wszystko. Tego już wam czytać nie będę. Leki wszystkie oczywiście urządzonka macie tutaj. I tyle. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcjach. Trzymajcie się. Hej, hej!